Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gry na Stół. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o misji Czerwonej Planecie. Misja Czerwona Planeta to przeznaczona dla 2-6 graczy gra, której autorami są Bruno Catala oraz Bruno Faidutti. Pojedyncza rozgrywka trwa około 1,5 godziny. Akcja gry rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości XIX wieku, a gracze wcielą się w przywódców korporacji, którzy będą starali się zdobyć cenne surowce odkryte niedawno na Marsie. Aby to zrobić, na powierzchnię Marsa będą wysyłać swoich astronautów, a także będą korzystać z agentów, którzy ułatwią im osiągnięcie celu. Teraz przyjrzymy się zawartości pudełka z grą. W środku znajdziemy instrukcję, arkusze z żetonami, na których m.in. znajduje się modułowa plansza, pionki graczy w 6 kolorach oraz 2 talie specjalnych kart. Rozgrywka składa się z serii rund. Tutaj widzimy przykładowy układ planszy podczas rozgrywki. W każdej rundzie gracze rozpoczynają od wybrania karty postaci, którą chcą zagrać w tej turze. Każda z nich oferuje jakąś specjalną zdolność, która pozwala przykładowo dołożyć astronautów na zadokowane statki, sabotować jeden ze statków, przemieszczać się po powierzchni Marsa i tym podobne. Na początku każdej rundy gracze w tajemnicy wybierają po jednej karcie postaci. Kiedy każdy z nich wybierze jedną kartę, są one odkrywane i następuje odliczanie do startu. Gracze rozpatrują karty postaci zgodnie z malejącą ich wartością. Kiedy wszystkie karty postaci zostaną rozpatrzone, następuje odpalenie rakiet. Każda rakieta, na której znajduje się komplet astronautów, wyrusza na Marsa i dociera na wskazaną na karcie rakiety strefę. Oprócz tego gracze mają w trakcie rozgrywki możliwość skorzystania ze specjalnych kart wydarzeń. W grze występują trzy ich rodzaje. Odkrycia, które są zagrywane na konkretną strefę Marsa i odkrywane we wskazanym momencie. Misje, które wymagają wypełnienia określonego zadania. Oraz akcje, które można zachować przed sobą i zagrać w momencie wskazanym na karcie. Każda ze stref Marsa produkuje określony surowiec. Trzykrotnie podczas rozgrywki gracze będą produkować dane surowce i w zależności od posiadanych w każdej strefie przewag otrzymywać ich żetony. Na koniec gry gracze sumują punkty za posiadane żetony surowców, za wykonane misje oraz uwzględniają wszelkie modyfikatory z kart odkryć. Zwycięzcą zostaje gracz, któremu udało zdobyć się najwięcej punktów. Na zakończenie dodam, że jest to już druga edycja gry, która od pierwszej różni się dodaniem nowych kart wydarzeń, a także możliwością eksploracji księżyca Phobos. Na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. W środku znajdziemy. Albo i nie. Jeszcze raz, sorry.